Powiatowy Urząd Pracy w Policach ogłosił nabór wniosków na grupowe szkolenia zawodowe, które zakończą się stosownymi egzaminami. Dzięki szkoleniom bezrobotni będą mogli podnieść kwalifikacje zawodowe. Powiatowy Urząd Pracy w Policach zaprasza osoby bezrobotne na szkolenie w zakresie spawania metodą MAK 135 i 136 blach stalowych z spoinami pachwinowymi i spawania metodą TIG 141. W swojej ofercie mamy także szkolenia na kierowcę wózków jezdniowych, operatora koparki jednonaczyniowej, także jest to, naszym zdaniem są to szkolenia, które umożliwią osobom bezrobotnym na nabycie konkretnych kwalifikacji zawodowych, na znalezienie się na rynku pracy, na znalezienie dobrze płatnej pracy. Powiatowy Urząd Pracy preferuje udział osób do 30 roku życia, ale nie wyklucza osób powyżej tej granicy. Jeśli zbierze się 20-osobowa grupa, to szkolenia rozpoczną się na przełomie września i października. Informacje dotyczące szkoleń oraz innych form aktywizacji zawodowej można znaleźć na podanej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Także zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem police.praca.gov.pl, gdzie publikowane są wszystkie najświeższe informacje o naborach. Jesteśmy także obecni na portalu społecznościowym Facebook, gdzie też publikowane są najświeższe oferty pracy. Także serdecznie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. W zależności od tematu szkoleniowego bezrobotni muszą spełnić inne wymagania. Wnioski można składać w formie elektronicznej, papierowej lub osobiście w terminie do końca lipca.